Cześć, Rokan z tej strony. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Cóż, wykonałem ostatni quest w poprzedniej strefie z Harbor Edge. Mam teraz wrócić i go oddać. Ten odcinek raczej upłynie pod znakiem, czy raczej kątem questów fabularnych, ponieważ w zasadzie powinienem je trochę nadgonić, ponieważ je zaniedbałem przez ostatni ładnych parę odcinków. Więc wypadałoby teraz, myślę, że mocno podgonić fabułę, więc podejrzewam, że ten i jeszcze następny odcinek będą się skupiały wokół questów tutaj w Harbor Edge. Taki jest przynajmniej plan. Chociaż jak wiecie, z planami różnie bywa. Spell damage. Maximum health, ok. I mamy quest i powinniśmy mieć teraz wybór broni. Inferno Staff. Nice. I weźmiemy ten Inferno Staff jak najbardziej. I od razu go założymy. Mam mnóstwo skill pointów, które na razie w ogóle nie za bardzo mam do czego wykorzystać. Prophet's Inferno Staff Equip. Bingo. No, dobra. Enter portal. Simply misplaced. A to jest chyba quest, który mam. Jeszcze zaraz zobaczymy. Albo mamy tu. Ta. To akurat, ja gdzie mam questy gildii? Mundus Stone. Zaraz. Coś mi się tutaj bardzo nie zgadza. Moment. My first trial in Sogras Realm awaits. Jezu, mam jeszcze tyle questów z gildii magów niezrobionych. Pokaż, gdzie to jest na mapie. Aha, dobra. To wiecie co, na razie tak. Wyjdziemy z Harbor Edge. Podejrzewam, że nas wezwą tutaj z powrotem. A ja zapomniałem, że faktycznie... Ej. Kompletnie nie mam zrobionych questów z gildii magów. Ale kompletnie. Też to kompletnie... Powtórzmy jeszcze raz, kompletnie położyłem. A tam jest olbrzymia i fajna historia, którą... Wiecie co? No tak, no teraz najbliższe odcinki skupimy się na tym. Gildię magów wypadałoby już skończyć tak naprawdę. To jest masa questów, mam dopiero pierwszy z 5 chyba, albo z 4 triali do wykonania. Dobra, spróbujmy namierzyć, gdzie ja mam się udać. Bo to jest, wydaje mi się, że tutaj, bo ja faktycznie opomniałem te questy, zrobiłem strefy i byłem tak zmęczony już koniec strefy, że kompletnie o tym zapomniałem, że mamy przecież masę questów. Gildii magów. Pokaż na mapie. Ok, gdzie to jest? To jest tu w mieście. Przecież. Nie? Oczywiście, że tak. To jest ten. Dobra, to idziemy najpierw do miasta. Zrobić co do nas należy w takim razie, bo faktycznie to poza Harbor Edge mam mnóstwo. Zresztą tutaj profet się pewnie pojawi i mnie wezwie. O. Oczywiście. Dobra, to zrobimy inaczej, żeby nie biegać tutaj z powrotem, nie tracić czasu odcinka. Uratujemy Saisa Hana, a potem naprawdę będzie trzeba przez parę odcinków pocisnąć mocno gildię magów. Dobrze byłoby skończyć ten wątek. Ja bym w ogóle chciał dopiąć te gildie tak, żeby i gildie wojowników tak samo. Żeby dojechać z nimi mniej więcej na 50. Tam są nagrody w postaci broni albo zbroi, które będą miały na 50 CP 160 od razu. Będą dobrym boostem w girze, zanim zacznę się ubierać w dungeonu. Dobra. Tak, rozumiem.
Bierzemy Lirys. Sajsahan jest spoko, ale ja lubię Lirys, ona jest fajną postacią. No to siup. Od teraz włączę stopy. Pół godziny, bo straciliśmy trochę czasu na gadanie i rozważanie, no raczej tak zwane puste dywagacje na temat tego, co z kim i gdzie. Co teraz niech będzie 30 minut. Myślę, że w ten sposób skończymy odcinek. Generalnie powinno być ciężko. Zresztą po zrobieniu ostatnio solo dungeonu, naprawdę, jeżeli chodzi o tą postać i klasę, to jestem bardzo, że tak powiem, pewny siebie. Jest, Templar jest niesamowity i szczerze mówiąc żałuję, że nie zacząłem od tej klasy, bo jest naprawdę spoko, mówiąc bardzo wprost. Piekielnie wytrzymała, świetne pasywne leczenie, a będzie miała jeszcze lepsze, jak dojdzie gear i umiejętności, których jeszcze mi teraz brakuje. Dzień dobry. A, to jest... Okej. Jest to specjalnie ciężka walka. Ja tak mówię, no Templarze, skoro byłem w stanie zabić bossa z milionem HP, to nie powinien mieć problemu z gościem, który jest zwykłym minibossem. Naprawdę, jestem pod niesamowitym wrażeniem możliwości Templara. Dobra, nie płacz. Dorwiemy go. Uratujemy. Co złego, to nie my. Jak widzicie, w ogóle można pędzlować całą masę różnych broni, ale są też... To jest moje zdanie dużo ciekawsze. Bo obstawiam, że przynajmniej jedna z tych... z książkami będzie miała jakieś skill pointa. Mam taką cichą nadzieję. Fajnie by też było, zresztą wydaje mi się, że... Może nie, może mi się tylko wydaje, ale fajnie by było, żeby te książki, wszystkie, które czytam, one się gdzieś odkładały, żebym mógł sobie jakieś w wolnym czasie przestudiować. O! Medium armor, proszę. Nie, nie to, że jest mi potrzebne, ale jak widzicie, warto to robić, bo zawsze coś tam wpadnie. W tej lokacji będziemy tylko raz, więc... Są to lokacje solo w questach. On oczywiście... Jeden skill point może się dawać nieduża, ale tak naprawdę... Każdy punkt, który was, nas doprowadza bliżej 50. A nie wiadomo, jaką będziemy mieli fanaberię, co będziemy chcieli kiedyś zmienić w buildzie. Może się okaże, że po paru patchach medium armor będzie dobrym wyborem. Zamiast lekkiego. Ciągniemy tych mobów trochę więcej, bo to... Uczenie takiej małej bandy to jest nonsens. Ta klasa jest stworzona do tłuczenia dużej ilości mobów. Nie ma sensu się rozdrabniać. Widzicie, Lirys jest mało przydatnym. Ale potrafi ciągnąć agro przynajmniej z jednego moba na chwilę. To jest zawsze coś. O proszę, blueprint jakiś fajnie. Jeszcze pozabijamy tutaj wszystko. Z tego względu, że to są darmowe expy. Mam jeszcze 54 minuty na scroll do expa. Każdy z tych killi liczy się podwójnie. Jest tak, jakbym zabił dwa razy więcej mobów niż jest w tej lokacji. To jest uczciwy bonus do expa, który jestem w stanie uszanować. Poza tym po tą
po to dziabie te scrolle właśnie, by sobie przyspieszyć trochę zabawę. Prawdę mówiąc, dzisiaj tak sobie to myślałem w ogóle, że nie mogę się już naprawdę doczekać momentu, w którym wbiję 50. Nie dlatego, że skończę to serię, ale dlatego, że będę zamiast ciągle planować grę to nagrywanie. O, lotpiki, proszę bardzo. Planować tylko ciągle każdy wieczór nagrywanie, wreszcie będę mógł się skupić na zakładaniu giru. Odcinki oczywiście nie będą się pojawiały codziennie, no to jest logiczne, natomiast będą się pojawiały regularne update'y z tego, jak ta postać się zmienia, i też będę starał się to robić w taki sposób, żeby wam mówić, gdzie co robiłem i ile mi to zajęło czasu, żebyście na przykład gdybyście chcieli pójść w moje ślady, żebyście mogli to odtworzyć. Okay. A, tu będę wyłazić Daedra. Pamiętam to. Więc generalnie wydaje mi się to chyba też ciekawym rozwiązaniem. A poza tym pojawiła się gra. Która co prawda jest na razie zapowiedziana tylko na przyszły rok. Chyba jakoś na wiosnę. Ale wygląda na spełnienie mokrych snów ludzi takich jak ja, którzy wybierają strategię. Trochę wygląda jak cywilizacja, ale ma generalnie pozwalać budować cywilizację przez epoki. Ale no, wygląda jak cywilizacja, ale cywilizacja jest takim strasznym uproszczeniem pod wieloma względami. A ja bym chciał coś w stylu gonić strategii. Ta gra wygląda bardzo ciekawie, jeżeli mam być szczery. I nie mogę się doczekać, aż się do niej dorwę i zaczynam jeszcze, że tak powiem, robić plany pod to. Jest teraz nawet przeceniona chyba i to mocno na Steamie. I nawet mnie korciło, żeby ją od razu kupić, ale obiecałem sobie już dawno temu, że nie będę robił żadnych preorderów. I nie będę płacił za gry, które nie miały jeszcze premiery, bo to po prostu uczy twórców, że mogą naobiecywać nie wiadomo co. A potem się okazuje, że gra wychodzi i część rzeczy na przykład wycofali, albo części rzeczy po prostu nie ma. No mi to nie pasuje, ja obiecałem sobie, że po prostu... Miałem taki dawno temu przykład gry Deep Space 59, coś takiego. To była gra, gdzie się budowało taką stację kosmiczną w przestrzeni kosmicznej. Trochę przypominała mieszankę Team Hospital z... jak się ta gra nazywała? Nie pamiętam, dawno temu była taka gra. Podobnym stylu. Okej, okay, jedziemy. Babę. I... generalnie... O, walczymy z kopią. A, bo no tak, Lyrys zaatakowała pierwsza. Tak to walczymy ze swoją kopią. Spoko. Nie jest bardzo mocny przeciwnik. I pamiętam, że ta gra właśnie była w Early Accessie. Była w Early Accessie, ją kupiłem i potem się okazało, że twórcy zarzucili po... Pisali, coś tam pisali, że będą kolejne update'y, nie wiadomo co. A w końcu się okazało, że zrezygnowali z wydania gry i wypuścili w takiej wersji, jakiej była tam w ostatnim chyba alfa czy beta patchu. I do widzenia. Zresztą Folk's Tale jest też takim przykładem. Też kupiłem Folk's Tale, też się twórcy wypieli na tą grę. Nic tam się nie dzieje generalnie. I nauczony na tych dwóch przykładach obiecałem sobie, że to jest mój koniec wspierania twórców, którzy wydają fajne gry. Z mojego punktu widzenia chcą je, że tak powiem, dostępnić w części do grania w bardziej okrojonej wersji. W zamian za otrzymanie pieniążków przed czasem, bo rezultat jest nagle z tego taki, że biorą pieniążki albo im się zmienia. O, to zrobiłem to bardzo słabo. I im się zmienia po prostu pomysł na studio i na grę i tak dalej, albo co jest jeszcze gorsze, zaczynają robić kolejną grę za pieniądze, które zyskali z tej gry, a tamtą porzucają. Generalnie no mi to nie leży. Więc obiecam sobie, że nigdy więcej nie będę nikogo wspierał w ten sposób. Żadnych early accessów, preorderów i tak dalej. Gra wychodzi, ja kupuję. Żyjemy teraz w świecie digitalu.
generalnie. Więc nie jest, nie ma takiej już opcji, że tak jak kiedyś było, że się jechało po dodatek do WoWa, do Empiku i stało się w kolejce, bo wiadomo było, że tych pudełek jest ograniczona ilość, tak? I jeżeli chciało się mieć dodatek nowy, to trzeba po prostu było się pofatygować. Teraz się kupuje wszystko online, wszystko jest z digitalu, ilość kopii jest nieograniczona. W związku z tym nie ma już tego przymusu, żeby robić preorder, żeby mieć pewność, że w dniu premiery się dostanie grę. No nie ma to sensu. I tak w dniu premiery dostaniecie grę. Nie masz wersji pudełkowej, a zresztą nawet jak jest gra w wersji pudełkowej, to jest to tak bidne wydanie, że... No mam gdzieś jeszcze na półkach dodatki do WoWa, pudełka. One są wydane przepięknie, tak? Jeżeli chodzi o jakość druku. Z instrukcjami już bywało różnie, tak? No ale generalnie była to przyjemność obcowania z takim produktem. Teraz ta pudełka do gier, nawet na konsole, to jest zwykły blister, tak, plastikowy, z wsadzoną płytą, jakąś tam na odwrocie instrukcją wydrukowaną po taniości w czerni i bieli. Do widzenia. Nie ma w tym nic przyjemnego. Co więcej, naobiecywano nam, kiedy wchodził digital, że będziemy płacili za gry w digitalu mniej niż za wersje pudełkowe. Jak wiemy, to już jest ściema. Za digitale płacimy tyle samo, co kiedyś za gry pudełkowe, po prostu. Odebrano nam przyjemność posiadania pudełka. Odebrano przyjemność posiadania pudełek. I niestety wrzucono nam cenę jak za pudełka. Taki jest rezultat końcowy. Nie wiem, co mam tutaj zrobić. Dobra, nie gadaj, tylko chodź. Ponaparzamy się troszeczkę. Ta, ona jest... No i to jakiś turbo ciężki przeciwnik. Ale co pamiętam, to jest połączenie kastera. No i turbo na tyle. Połączenie kastera z jakimś... Okej, uwalniamy kolesia. Dobra, zanim będzie tutaj gadka, to jeszcze poszperamy tutaj trochę, bo tutaj z tego co pamiętam można było znaleźć sporo cennych, fajnych rzeczy. A już mam SO+, to się nie muszę martwić o to, że mi zabraknie miejsca na materiały. Wszystko od razu trafia do torby z nieograniczoną ilością miejsca na surowce i materiały. Tutaj jeszcze trzeba zajrzeć. No, więc tak to wygląda i od tego czasu po prostu nie wspieram twórców gier w preorderach. Jak wydadzą grę, to jeżeli gra uważa nadal... Zresztą to też jest, szczerze mówiąc, bardzo dobre kręcenie, bardzo dobrego bata na kompulsywne... dokonywanie kompulsywnych zakupów. To znaczy, w ten sposób po prostu, jak nie zajaram się jakąś grą, to nie kupuję jej od razu w preorderze, tylko mówię, dobra, powstrzymam się, poczekam. I na ogół bardzo często się okazuje, że te gry w dniu premiery wcale już się tak nie kręcą i oszczędzam po prostu pieniądze, zamiast... A tak to bym je kupił w preorderze i potem się okazało, że pograłbym w to, nie miałbym, tak jest mnóstwo takich gier na Steamie z okresu, kiedy jeszcze tych zasad nie stosowałem, gdzie mam tam po kilkanaście godzin spędzonych w grze i tyle, nigdy więcej do gry nie wróciłem. Strata pieniędzy, strata czasu. To jest fantastyczna postać. No, zobaczcie w ogóle na tą scenę, jest ładne światło. Naprawdę fajnie to zrobili. Też na Lidrice też jak się ładnie układa na zbroi. Podaję dynamiczne oświetlenie. Dobra, nie ma się co mazać. Dawaj, Sai. Sai jest spoko postacią. Będzie z nim związanych sporo różnych przygód. Poza tym jest też głównym, że tak powiem, główną postacią osi fabularnej poświęconej polowaniu na smoki. To jest chyba kolejnym DLC, z kolejnego DLC, tak mi się wydaje. A mogę się mylić. No dobra, widzę, że mamy tak po nagraniu powiedziałem pół godziny. Mamy 15 minut, pewnie zdążymy zrobić jeszcze quest Giedi Magów. Dobra, pogadajmy z Sayem. Ahead of us is the dark one.
Tu są dwa dobre pierścionki. Dobra. House of Torment. No okej. Okay. I teraz tak. Oczywiście jak wyjdziemy, to nas znowu wezwą z powrotem, ale tym razem zignorujemy to wezwanie. Udamy się do... Co ma żyć do 4, proszę. I udamy się do Gildii Magów. Zrobić pierwszy z questów. Bo ja w ogóle zapomniałem... Tam jest... Jeszcze powinienem... Normalnie na tym poziomie, na nekromancie, miałem wszystkie te questy zrobione. Jak leci. Tutaj zamuliłem, kompletnie zapomniałem, zignorowałem Gildii Magów. I to jest, prawda jest taka, że podejrzewam, że gdybym je zrobił tak, jak to robiłem wcześniej, to bylibyśmy teraz już koło 40, koło 50, a nie ledwie po 40, jeżeli chodzi o levele. No to się tu znowu pojawi ta. Pies się drapał tym razem, ojczulku. Idziemy zrobić, co do nas należy. I jak widzicie, nadganiam jeszcze w pierwszej lokacji, więc to są wszystko questy, które będę dawno temu był zrobić. W dużej mierze. No ale okej. Okay. Odgonimy to teraz. Udamy się do Gildii Magów. Tam jest ten portal chyba otwarty, z tego co pamiętam. Zrobimy porządek. Mam sporo syfu. Tak, ale zawsze mogę przywołać sobie mojego wiernego towarzysza kota i obchnąć co potrzeba na miejscu. Teraz tak, gdzie był ten portal? No, tutaj podejrzewam. Gildii Magów. To jest Manor House. To jest Gildia Magów? Nie, to nie jest Gildia Magów. Nie, z tobą nie będę gadał. Gildia Magów jest po drugiej stronie. Tak mi się wydaje. Nie, gdzie jest Gildia Magów? Tu jest Gildia Magów. No właśnie. To mamy gdzieś się tutaj wpakować w portal. To jest, nie wiem czy pamiętacie, jakiś czas temu już się w odcinkach przewinęła ta postać. Tu jest portal, czy nie? Nie. Here you can see the third law of arcane pyrodynamics in action, class. Do not treat these concepts lightly. Okej, okay. Nie, no to jest, pokazują, że to jest w głównej części. Dobra, pójdziemy tam. Czy pokazują, że tam. No dobra, to wejdziemy do portalu. W każdym razie, coś tu skrzeniłem. To będziemy w tak zwanym... nie wiem, jak to nazwać, realm, to jest... przestrzeni tak tego szalonego boga. Tu? To jest świątynia, jest zamknięta. Hall of the Queen. No i co? A może to nie jest tej lokacji? Dobra. Zgubiłem ten quest. I nie wiem, kurczę, gdzie go szukać. Może tu? Też nie. Kurczę, no i teraz... się zacznie zabawa. Tu też nie. Tu? Też nie. A zaraz, portal. Portal był otwarty w Gildii Magów. Tylko której? Czy tu, czy. W... No musiał być tutaj. Tutaj ten quest brałem. Bo ta lokacja, która się pojawia, to jest lokacja już po drugiej stronie. O, tu jest portal. To jest to. Czy nie to? Now I know some of you are wondering why I'd never show up here. In my classroom. Trust me, the smell alone is worth staring. Glad to see that my calculations and speculations proved correct. I assumed you'd eventually show up here, and as usual, the great mage was right. Now, come closer. Nie, to nie jest to. Gdzie jest ta kurde
If you came for crafting certification, I can assist you. Gdzie był ten portal? Kurde. Schrzaniłem to, bo nie pam... Niby mi pokazują, że na zewnątrz. I call this Shalador's legacy. The great man himself was the pioneer of this technique. Magister. Kurczę, może to nie było w tym mieście. No nic, przecież to odcinka spędzi na szukanie durnego questu. Naprawdę. Szczerze mówiąc, kompletnie nie pamiętam, gdzie był ten quest. W którym miejscu był portal. Simply misplaced. Kurczę, jak nie wiadomo, co zrobić, to trzeba użyć Google. ESO. Simply misplaced. Jest. Gdzie się go zaczyna? Akceptuję. Głupia. The quest of Abel in Elder Scrolls Online, bla bla. Major's Guild quest in Haskell. Quest in Haskell asks the vestige to recover. In order to receive the quest, the vestige must be at least rank 2 in the Major's Guild. They can be Major's Guild. Location. Shivering Eyes, ojej, to aż tam? Wow, okej, okay, dobra. No to musimy, czy musimy aż na, naprawdę aż tak długo? Bardzo, no tak, bo ja przecież w ogóle nie kontynuowałem Gildii Magów. Gildii Wojowników też w ogóle nie kontynuowałem. Będzie trzeba to wszystko teraz nadgonić, zwłaszcza to jest tona expa. I fajne historie, dobra. This one does not know, but he hopes his family is safe in Somerset. Strasmakai. To to zaraz, to są Shivering Isles. Tu jest Gildia Magów? Nie. Niby tu jest, ale to... Kurde, jak mogłem zgubić quest? Przecież to jest jakiś absurd kompletny. Jakiś nonsens kompletny. Muszę tego Shalindora znaleźć całego w takim razie, no bo co? Gdzie jest ten Shalindor cały? On się odnalazł, z tego co pamiętamy. Musi stać gdzieś przy Gildii Magów po prostu i tyle. Gdzieś się musi tutaj pełzak jeden kręcić. Jest ten Shalindor cały. Nie mam gadać się dalej, tylko z tą Velastę całą. Dobra, zajrzymy jeszcze do Gildii Magów. Nie, najwyżej kurczę, cały odcinek mi na to zejdzie. Bez sensu kompletnie. Szukamy na górze w takim razie. No gdzieś tu musi być ten Gamoń, no. Tego questu w ogóle. To jest w ogóle quest, który mnie
To jest main quest. To są prologi, one mnie w ogóle nie interesują w tym momencie. Gildie, to mnie interesuje. Teraz się portal pewnie pojawił. Oczywiście, że tak. The system of inter-evocative hermetic harmonic resonance we still use today was developed during the construction of the... Gdzie jest ten render cały? Kurczę, no przecież to jest jakiś nonsens kompletny. Gdzie jest Velasta przede wszystkim? Fervan. Nie wiem, co się dzieje. Podejrzewam, że słuchajcie, i tak mam podejrzewam, że 30 minut nagrania. Stracił się tu kupę czasu idiotycznie. Ja to zakończę ten odcinek, w ogóle dojdę, że tak powiem, do ładu i składu z tym, gdzie ten quest się znajduje i przepraszam was za to. W następnym odcinku po prostu wznowimy oraz robiąc ten quest i podejrzewam, że następny za ciosem. Także cóż, sorry za ten zamieszanie, ale sam jestem zdziwiony. Ta gra ma czasami jakieś takie dziwne odpały. Jak widzicie, znaleźć ten quest jest cholernie ciężko potem. Spróbuję go namierzyć, dam wam w następnym odcinku wyjaśnię co i jak. Także cóż, bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. W tym odcinku niestety też będzie wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.